dobry, bardzo dobry futbol w wykonaniu biało-czerwonych. Tak nie wyszedł tam w powietrze nasz reprezentant Dariusz Dudka, tyle że do bramki Runie nie trafił. Świetnie wyszedł do tej piłki Dudka. Przesuwają się teraz całym zespołem w kierunku piłki Chorwacji. Obok Krzynówka był Wukojewicz. Dośrodkowanie. Rożer. Jest jeszcze Łobodziński. Wraca za nim Rakitic. I jest aut dla reprezentacji Polski. Już nie dogoni piłki dynamiczny Rakitic. Także Pranić. Tymczasem do wykonania rzutu wolnego szykuje się Rakitic. Sześciu Chorwatów w naszym polu karnym. Chwa tam teraz zażarty bój o pozycję. Rakitic, dobre dośrodkowanie, no i mieliśmy naprawdę sporo szczęścia. Trzeci w tym spotkaniu rzut rożny dla Polski. Mamy piłkarzy, potrafią... Za wysoko podniesiona noga. I zaczniemy od rzutu wolnego. Młody środek pomocy reprezentacji Chorwacji. Krzynówek! Zdążył Siwić. Mamy aut. Muszę powiedzieć, że serce staje, kiedy plamkarz dribla. Pokrywacz. Saganowski, Murawski, w polu karnym. Zamyka akcję Łobodziński, ale bardzo nieudane to dośrodkowanie Jacka Krzynówka. Szukał jeszcze tam zgrania do partnera. Murawski. Przełożył do prawej nogi. Murawski. Dobrze ustawiony Kneżewicz. Rzut wolny na Chorwacji. Nastalony Łobodziński. Leo Benhaker jest blisko linii, ale koncentruje się na pracy arbitra. Zobaczmy jeszcze raz. Był spalony. Szynić. Lewandowski, Saganowski, to jest szedł do środka, żeby pomóc rozegraniu piłki, ale teraz niebezpiecznie, 3-3, Petrycz, bardzo dobrze Wasilewski, jeszcze Petrycz, szukał Petrycz takiego prostopadłego zagrania do Rakiticia, Pranić, Rakitic i Maspolonego, Rakitic, ale się stormi, naprawdę. Co dalej? Jak to będzie wyglądać? Leo Benhaker ma ważny kontrakt. No oczywiście nie jestem za tym, żeby robić rewolucyjne zmiany.